Cześć z tej strony Grzegorz. A w tym odcinku poznamy, jak korzystać z klasy Math. Jest to klasa, która przechowuje różne funkcje związane z obliczeniami, na przykład potęgi, zaokrąglania w górę w dół, na przykład też pierwiastkowanie jest tutaj wartość absolutna, sinusy, kosinusy wartość minimalna i maksymalna oraz y, wartość losowa. Generalnie tutaj tych wszystkich metod jest mnóstwo, w zależności od tego, jakby co potrzebujemy aktualnie. Wybieram takie funkcje, y, które są dosyć popularne i bardzo często wykorzystywane. Generalnie ten obiekt, jak widzicie, y, Zaczynamy od tego, że mamy nazwę klasy Maf. Następnie mamy kropkę i nazwę funkcji. I nie jest to taki obiekt tak, że my musimy tutaj go tworzyć, jakby wywoływać, inicjować. Tylko ten obiekt jest jakby statyczny, czyli jest on dostępny w dowolnym miejscu naszego skryptu. No, i dlatego nie, nie musimy mieć żadnego new tutaj, ani innych takich e, dziwnych rzeczy. No dobra, no to zacznijmy. Ja tu mam przygotowany. Mm, mam tutaj pole, mam tutaj przycisk, i mam tutaj pod powiązany skrypt e, w pliku MyScript.js. Co byśmy chcieli zrobić? E, chcielibyśmy wykorzystać jedną bądź dwie. Funkcję z obiektu matematycznego, aby wykonać jakieś proste obliczenie, które użytkownik wpisze sobie tutaj do pola tekstowego. Wpisze, na przykład, jakąś liczbę, i my chcemy tą liczbę, na przykład, spotęgować bądź zaokrąglić, no i wyświetlić ją, tutaj na zewnątrz. Jakby, mam nadzieję, że poznaliście już, już te zdarzenia i jak tutaj powiązać te pola ze sobą. Ja to po prostu teraz tutaj pokażę wam jak możemy to wykonać. No dobra. Załóżmy, że chcemy wykonać zaokrąglenia. Tak, najprościej jak się ma. Jak możemy? Tutaj użytkownik przekazuje pewną wartość liczbową. Tu mam 4.6, ale no może to dowolna liczba. Dlatego też, co robimy najpierw? Użytkownik tutaj, jak widzimy, wpisuje pewną, pewną liczbę. I przy zdarzeniu podczas zmiany jakiej, jakiejś wartości w polu tekstowym, wywoływana jest funkcja Show showChangeText. OK. No i ta funkcja tutaj się znajduje. No, i w tej funkcji na razie mam tylko console.log, który nam wyświetla wartość wpisaną z tej funkcji, tak? Z tego, co użytkownik tam wpisał do pola tekstowego, tak? Bo tu mam identyfikator field, a to ten identyfikator jest tutaj. Więc w skrypcie mówię, tak, odwołajmy się do naszego dokumentu, do pola field, do elementu. O identyfikatorze field i weźmy jego wartość. My tą wartość za chwilę sobie tutaj weźmiemy. Czyli ja sobie tutaj stworzę jakąś um, zmienną i nazwijmy ją um, input value, tak? Czyli wartość z naszego um, pola. I teraz wykorzystamy sobie konsolę też, bo najprościej do tego, aby wykonać jakieś o, um, działanie. math.round i tutaj możemy wstawić jak widzicie numer. value to be rounded to the nearest integer. No dobra, spróbujmy wstawić element uh, liczbowy. No dobrze. Zobaczmy, sobie to odświeżmy. Ogólnie to jest OK kod, ale jeżeli byśmy chcieli tutaj wstawić na przykład nie liczbę, a jakiś tekst, no to byłby błąd. Dlatego ten kod nie jest odporny na błędy, ale jakby on ma tylko nam pokazać, jak możemy tutaj sobie operować na, 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 na najprostszym przykładzie, jaki jest. Czyli weźmy sobie na przykład 5.6. Wpiszmy i teraz przy zmianie, czyli po wyjściu z tego fokusa, że tak powiem. Skupienia z tego pola. Wartość, jak widzimy, wykonała się ta funkcja show change text, czyli wykonało się tutaj to A ta, te, to, to zdarzenie, zmiany. No i widzimy, tutaj wartość pojawiła się na 6. Kiedy wziąłbym 5,2, no to jest to bliżej piątki, więc e, będzie 5. A jeżeli dam 5,5, no to oni to już zaokrąglają w górę i to jest 6. No bo 5.4 to jest 5. Bardzo proste, łatwe do zrozumienia. Zobaczmy w ogóle co się stanie jak wpiszemy jakąś, jakąś wartość tekstową. Napisali, że not a number. None to jest not a number, to, czyli to nie jest liczba. Dlatego no to jest taki wyjątek po prostu wyskoczył. No dobrze, tu mamy przykładowy, zaokrąg przykładowe zaokrąglenie. Floor to jest, czyli zakrąglenie zawsze idzie w dół do, najbliższego, do najbliższej liczby całkowitej. Um, tutaj mamy trunk, czyli ucina nam część po przecinku. Wartość może być dodatnia, ujemna. Um, tutaj mamy wartość taką, która zwraca nam, czy jest to plus, czy to jest 0, czy to jest minus? Czyli tutaj ta metoda określa nam, czy wartość jest dodatnia czy ujemna. No zobaczmy, jak to wydziała. Możemy sobie to skopiować bez problemu. Zamiast tamtej funkcji, możemy to wywołać sobie tak, wpisać jakąś liczbę 5. Zwróciło nam jedynkę. Jak zrobimy minus 5, zwróciło nam minus jedynkę. Jak wpiszemy 0, to jest 0. Czyli jakby tutaj pod postacią jedynki, minus jedynki albo zera wiemy kiedy to jest wartość dodatna, wartość zerowa, bądź wartość ujemna. Przydatne. Jak widzimy tutaj to zostało dodane w 2015, więc w starszych wersjach JavaScriptu, w starszych przeglądarkach może to niekoniecznie działać, ale w tych czasach no, to jest jakby standard, że działa. ok tu mamy potęgowanie, czyli mamy tutaj jakąś liczbę 8 potęgują do 2, a do, do drugiej. No i to jest 64. 8 do potęgi drugiej. Tu mamy SQRT, no to jest to pierwiastek z liczby. Możemy sobie też tutaj wykorzystać tą metodę, tą funkcję. I naszym tutaj odświeżając, możemy mieć tak SQRT, czyli pierwiastek. No, czyli możemy wziąć wiem, 144. To jest taka prosta liczba. No to jest 12, no bo 12 razy 12 to 144, 12 do drugiej 144. No, no dobrze, wartość absolutna, no to wtedy zwraca zawsze tą wartość, odległość od zera, tak czyli tą dodatnią wartość, czy jak jest minus 4.7, no to zwróci nam 4.7, jak jest 4.7 też zwróci nam 4.7, czyli jakby usuwa nam ten minus, ta wartość absolutna. No i tu mamy sinusy, kosinusy, wartość minimalna, no czyli bierze ze wszystkich tych liczb, liczbę najmniejszą, czyli tutaj według tego przykładu powinien zwrócić nam minus 200, tak? No jak jest minus 200, tak jest tu minus 200. No tutaj jest w odwrotną stronę, czyli powinien nam zwrócić w tym przypadku 150, bo to jest max. No i jest max. No i tu mam jeszcze random, to jest przydatne przy Wsłacanie losowych liczb, ale to w następnym odcinku sobie ogarniemy. Logarytmy wiadomo, jak coś potrzebuje, no i tu mamy jeszcze takie bardziej, jeszcze pozostałe tutaj metody, funkcje, które możemy sobie wykorzystać. Także tu mamy jeszcze, jeszcze więcej tego wszystkiego. No, no i tyle. Dzięki za uwagę no i cześć.